Cześć, witam was, ja jestem Divioner, a to kolejny odcinek z gry Stellaris i DLC Apoclimbs. Otóż sytuacja wygląda następująco: tuż przed końcem tamtego odcinka umarł nam naukowiec, więc będziemy musieli kolejną głowę w badaniach naukowych z kategorii socjologia wybrać do pełnienia tejże zaszczytnej funkcji. Jednakże tutaj widzę sami technicy i w sumie technicy. Naukowcy tacy, że w sumie będziemy chyba zmuszeni wybrać kogoś z naukowców, który bierze udział w misji podróżniczej statkiem badawczym, więc wybierzmy sobie tego ważności, a tutaj naukowiec, tak, przypiszmy go do badań naukowych, a ten statek, który pozostał teraz bez dowódcy, zrekrutujemy sobie w jego miejsce tego oto ważmościa, naukowiec, który pała się właśnie w szybkości badania anomalii, więc tutaj będzie bardzo elegancko fruwał nam w odmętach galaktyki. Tak więc wszystkie statki. O, mamy tutaj statek kolonizacyjny, więc ku chwale zwycięstwu naszym Kursa 1 Xel. Tu oczywiście nazwy zmieniamy odpowiednio do naszej nacji. Xel. Co to mnie się tutaj włączyło? Cholera jasna. O, bla bla bla. Co to mnie się tutaj? Jak to się nazywało? Się anulululuj. Kolonizuj. Wybierzmy oczywiście. I będziemy musieli zrobić tak. Xel. Kursa. Okej. Tak więc tutaj już statek kolonizacyjny ląduje. Tutaj mamy jakieś naturalne piękno, atrakcyjność dla migracji, ale słabe pole magnetyczne. Ta planeta jest bardzo obiecująca, więc trochę gadam jak ten kucharz taki, więc chyba troszeczkę zejdźmy z tonu i zrekrutujmy sobie kolejny statek. Konstrukcyjny. A może jednak nie będziemy budowali kolejnego statku i weźmiemy sobie statek konstrukcyjny, jeden z licznych naszych, zbudujmy sobie zajmijmy sobie kolejny układ. Tak więc musimy patrzeć, co nam się bardzo opłaca, a co nam się niespecjalnie opłaca, ponieważ to kosztuje jednak 100 minerałów. Przejdźmy sobie do miejsca pobytu naszego statku konstrukcyjnego i wyślijmy go tutaj na te rubieże galaktyki. Niech zajmuje kolejny układ. Mamy wszystkich wszędzie i musimy teraz coś wykombinować. Jest ten oto tutaj ważmość. Może produkować minerały to się osłabionej osłabionych proporcjach, ale mimo wszystko może produkować. Tutaj kolonizacja w Xul, Xel, Xal, ja tu dałem, a czemu ja tu nazwałem Xel? Ach, i będę musiał zmienić nazwę tego przyczółka Xel na Xal. Xal. Otóż mamy bardzo dużą ilość prądu i bardzo niewielką ilość minerałów i no chyba nikt z nami nie pochandluje, ponieważ metody handlu w tymże DLC troszeczkę się różnią z kurortami, przez co możemy tylko przychód wymienić na przychód, a nie faktyczną ilość na faktyczną ilość, więc ciekawe, o proszę bardzo, oni i tak już mi nic nie będą chcieli. Więc tutaj wszelkie nasze handle spełzną na niczym. Mamy tutaj czujniki grawitacyjne i chyba sobie to weźmiemy. Coś tak czuję, że będzie to ostatni odcinek, bo czuję jak mi mróz po plecach. I nie tylko po plecach. Weźmy sobie, ulepszmy sobie budynek, który nazywa się Schron. Zaimprowizowany schron na administrację planetarną, żebyśmy mogli lepsze rozkazy wydawać tutaj w tych rewirach gwiezdnych. Tak więc świat
Tytra. Zostawmy ku czci wędrownym nomadom nazwę planety taką, jaką uczynili sobie waszmościowie. Oni się tutaj niespecjalnie obóstwo, więc będziemy musieli troszeczkę obejrzeć ten gatunek i ustawić im prawa. Mają teraz pełne prawa obywatelskie oraz zmniejszmy na przyzwoity standard życia, nie na ubóstwo, wtedy populację na owych planetach, owej planecie i owych kolejnych skolonizowanych będą wydajniejsi i bardziej zadowoleni z tego, że są tutaj. Więc budujmy tutaj zgodnie z przeznaczeniem tego pola kopalnie, a tutaj walniemy sobie chyba farmę, ponieważ tutaj widzę zapotrzebowanie będzie niebawem na większą ilość żywności. Wszędzie construction complete, świat oceaniczny, bardzo piękna planeta, wszak tutaj no ponura jedno jest. Tak więc świat arktyczny zamieszkały przez naszą populację w Suldenaj rozkwituje. Zbudujmy sobie elektrownię i już jesteśmy coraz bliżej. O jasny gwint, mamy aż... mamy niepokoje. Na jednej z naszych planet znajdują się niepokoje. Populacja jest bardzo niezadowolona z faktu, iż mieszka na planecie, na której mieszkać nie powinna. I tu z tego tytułu będziemy zmuszeni wysłać... Będziemy zmuszeni wysłać flotę desantową, aby zabezpieczyć tutaj niepokoje mroźnych, zmrożonych krwi obywateli planety Xalandin. Tak troszeczkę zimno jest, zbudowałbym wam jakieś pole do ogrzania, ale no niestety no nie da rady. Czy wy mi aby czasem nie zamykacie granice? Zamykają mi granice. Czemu ja wam mam je otwierać? Nie będziecie łazić po mych włościach. Oż cholera jasna. Nastąpił nieoczekiwany przeze mnie motyw przekokrzenia w ilości planetach. Bo zysk spływów z imperiów i energia wytwarzana minus 10%, ale to w sumie na chwilę obecną tak średnio wadzi. A już chciałem kolejną. Naukowiec otrzymuje cechę mimo niedawnego podniesienia umiejętności dzięki zgromadzeniu doświadczeniu. Naukowiec Ria i Vampir zaczyna zbliżać się do granic swoich możliwości. Waszmość, tutaj już nam chyba ograniczony rozwój i już koniec. Niepokoje, to też przeminie. Groźba interwencji militarnej nie zniechęciła elementów wywrotowych. Miejscowa ludność chyba przestała pokładać wiarę w taki sposób sprawowanej władzy. Zaraza! Wysłaliśmy tutaj armię, która stacjonuje i się nic nie zmieniło. Badania. Tak więc musimy coś wykombinować, ponieważ sytuacja tam jest tragiczna. Chyba że waszmościowie zechcieliby się przeprowadzić. Holowana asteroida IDX-2C. Nie wiedzieć, czemu ktoś zaholował asteroidę na stabilną orbitę. Na powierzchni nadal znajduje się olbrzymie. Nadal znajdują się olbrzymie silniki i dysze hamujące. Choć już od dawna nie działają. Ten, kto to zrobił, prowadził też na asteroidzie wydobycie minerałów. Ale tej działalności zaprzestano wkrótce po jej rozpoczęciu. Przejdźmy do miejsca zdarzenia i przyjrzyjmy się temu zjawiskowi. Zjawisku. Aha. Tak więc sprawdźmy, czy owa oceaniczny pustynny suchy. No niestety na arktycznym również oni mieszkać nie chcą. Tutaj zbudujmy im ten już ulepszony administrację, a tutaj byśmy chcieli ich
populacji rozrost przyspieszyć. Wszak tych również, więc tu budujemy też klinikę. Tak więc tym za zimno, tamtym za ciepło, przenieśmy go tutaj i zróbmy taki oto motyw przewodni tej sytuacji, że w sumie to nic nie zrobimy, populacja nam tutaj strasznie martwi i nie chce. O, już jest 65 następczyni tronu Irbes Ska. Planeta, o właśnie, także tego niepokoi minus 50 i co my tu marnujemy? 100 wpływów, a zróbmy sobie tak. Otóż taka sytuacja, że działa mod Auto Build and Improvement, więc no niech będzie, przyda mi się w późniejszym etapie, to z pewnością. Tak więc tutaj mamy kolejną planetę skolonizowania i tym razem chyba ją skolonizujemy, ponieważ już nam się nie zwiększy ilość planet, ponieważ już w tym układzie posiadamy jedną. Więc ta nie powinna mieć wpływu. Ale jest taka troszeczkę ponura. Ponura. Ale i tak myślę. Oj. Odkrycie. Porzucona brama kosmiczna. Na peryferiach układu Targon odkryto starożytną stację kosmiczną. Otaczająca ją szczątkowa sygnatura ponadprzestrzenna wskazuje, że stacja być może swoistą jest bramą kosmiczną z elementem hipotetycznej sieci obiektów, które kiedyś umożliwiały prawie natychmiastowe podróże między różnymi częściami galaktyki. Nawet jeśli to prawda, aktualny stan techniczny bramy kosmicznej sprawia, że nie nadaje się ona do użytku. Gdyby udało się ją naprawić, jej właściciel byłby w stanie dotrzeć do każdej działającej bramy kosmicznej w galaktyce, dzięki czemu jego statki kosmiczne mogłyby przemierzać gigantyczne odległości w ciągu kilku dni. Przejdźmy do miejsca zdarzenia i zaznaczmy, iż fakt ten jest niezwykle interesujący. Musimy zbadać i naprawić bramę, a następnie będziemy mogli fruwać. Mamy nadmiar, nadwyżkę prądu i nie wiem, co z tym zrobić. Przejdźmy sobie do zakładki w komunikacji, kontaktów i może spróbujmy nawiązać porozumienie z kompanią handlową. Chcielibyśmy wymienić sobie 50 za 50 miarów na 100, tak. I teraz mamy minus 58. Jakoś to przeżyjemy. Sytuacja jest naprawdę wymagająca. Zamieniliśmy przychód minus 100 prądu przychodu na plus 50 minerałów, więc to jest obopólna korzyść. I właśnie tak zrobimy to. Opuszczone urządzenia do terraformingu. Księżyc Xel Crursa, odkąd się tu osiedliśmy, odkryta kilka anomalii w miejscowej biosferze. Ekosystem jest niestabilny i nie rozwinął się zgodnie z prognozowanymi modelami dla świata tego typu. Nasi naukowcy podejrzewali, że ktoś maczał w tym palce, a teraz te przypuszczenia zostały potwierdzone. Kilku naszych kolonistów natknęło się na wielki podziemny kompleks terraformujący, wybudowany tysiące lat temu. Jego urządzenia zostały najwyraźniej wyłączone w połowie procesu terraformowania, przez co biosfera globu znalazła się w swoistym, obecnym, niedokończonym stanie. Jeśli dostarczymy tym maszynom energii, będziemy mogli włączyć je na nowo. Trudno jednak przewidzieć, jaki będzie końcowy rezultat ich działania. Przejdźmy do miejsca zdarzenia i przyjrzyjmy się tejże planecie. Tutaj jest bardzo piękna planeta, ale jest dość niestabilna. Co najwyżej będziemy tutaj mieli na sumieniu 3 frakcje. Nie może być gorzej niż jest. I wiecie co? Ja podejmę to wyzwanie, ja podejmę to ryzyko i ten projekt wznowimy proces, więc kliknijmy badania. Mam nadzieję, że świat nie zamieni się na trujący i populacja nam nie wymrze. Ale musimy brać wszelką ewentualność, mierzyć siły na zamiary i ratować co można. Rozwidlony łańcuch
Xaromakus, osobniki należące do dawnej, pozbawionej świadomości populacji globu, dostały się jakoś do chronionej placówki na przedmieściach naszej kolonii. Zostali wypędzeni w ciągu kilku godzin, ale zdołali poważnie szkodzić przekaźniki międzyplanetarne służące do przesyłania pieniędzy. Obawiamy się, że kilkaset kredytów przepadło bez śladu, a to nieszczęście. A to nieszczęście. Osobniki. Brak naukowców do pracy. Tak więc kolejny nasz naukowca, tym razem od fizyki, umarł. Popadł w czeluść i przepadł. Tak więc mamy tutaj kolejnego naukowca, który jest biegły w fizyce cząsteczek i go zrekrutujemy na jego miejsce. Tutaj mamy kolejne badanie z kategorii technika. Myślę, że trzeba będzie pójść krok do przodu w dziedzinie uzbrojenia wojskowości. Wybierzmy sobie dopalacze. Tam jest, mamy aż 1000 minerałów. Ja nie wiem, co począć z taką ilością, więc wydam na ulepszenia. Więc tutaj Imperium Xuldera i będzie rozwijało się i dążyło do swej świetności. Tutaj nasi przybysze bardzo ładnie się zasymilowali z obecnym otoczeniem, jednakże nie są świadomi tego, iż niebawem się może coś pozmieniać. Tutaj mamy... jasny gwint. Tak więc nastały mroczne wieki. W roku 2262 Imperium Elamind Star Hunters, zakon czystości fanatyczni oczyszczacze, wypowiedzieli wojnę naszej hierarchii Xulderai. Atakujący żądają wszystkich naszych planet i układów. Jest to wojna, która będzie zakrawała o losy naszej dalszej kampanii, więc wybaczcie mi, waszmościowie, ale ja muszę kontynuować to do czasu, aż nie wygramy, bądź nie przegramy. Wyznaczymy cele wojny i likwidacja zagrożenia. No w sumie to za dużo wybrać nie możemy. Cel wojny. Kliknij cel wojny. Wyznacz cel wojny. Został już ustalony z góry, także ja już tutaj nic nie mogę. No cóż, okej. Okay. Imperium, które jest większe od nas ze wszystkim, zewsząd, będzie chciał nas zniszczyć, zaatakować i zniszczyć, więc ja tutaj już w stoczni bierzmy sobie. Mamy opcję zbudowania dużej ilości statków. To też mieliśmy 1000 minerałów. Wykorzystujemy to na flotę i anulujemy wszystkie ulepszenia budynków. Tutaj liczy się każdy zasób minerałów. Już tam pal licho resztę. Czy my tu aby czasem czegoś nie ulepszamy? Ulepszamy oczywiście, już mamy nazbieranych 800 minerałów. Zbudujemy kilka korwet, mam nadzieję. Nie wiem, czy będę produkował te nowe niszczyciele, statki, które miały wpłynąć na losy naszego imperium. I tuż się stała taka sytuacja, że chyba się nie doczekamy. Także przejrzyjmy sobie projekty okrętów. Może uda się wykiełznać coś lepszego niż do tej pory mamy. Tak, statki już nasze będą już ulepszone w nowe systemy naprowadzające. Tak więc okej, okay. Zobaczmy ten niszczyciel. Niszczyciel może być uzbrojony w piorunujące uzbrojenie. No w sumie, co my tu mamy? 30 statków możemy wrzucić w to. Mamy tutaj fregatę jedna, która jeden z widzów napisał, że mi się trafiła jak ślepej kurze. A teraz zrobimy tak. 2 niszczyciele, 3 niszczyciele. Będzie szał. I korweta. O, nie ta korweta, nie ta korweta, ta korweta. To będzie szał. Jeżeli nas nie rozwaną w ciągu tego czasu, to przyjrzyjmy się sytuacji. Roszczenia są dość obszerne, bo chcą prawie wszystkich. Ja bym przymierzył się na status quo.
Ukończono projekt specjalny Księżyc Xel Kursa. Przerwany proces terraformowania został wreszcie ukończony po rozsianiu w atmosferze miliardów nanitów. Bioinżynieria, maszyneria kosmitu znacznie zmieniła warunki panujące na powierzchni. Ekosystem i klimat został ustabilizowany, wprowadzono nowe obce bioty przystosowane do tych warunków. Mieliśmy szczęście, gdyż dla Snudera i Księżyc jest teraz istnym rajem. Nowy klimat wydaje się nawet bardzo odpowiedni dla nas niż klimat planety Xel Edia. Czyżby to był gajański świat? Proszę bardzo. Projekt terraformingu nam tutaj gajański świat ogarnął. O proszę bardzo. To na pewno z pewnością dla nas byłby lepszy z tego względu, że my tu jesteśmy post-apo celeli i w ogóle. To jest planeta możliwe zamieszkania jak Suldarai 100% na Marian 0. A, no tak, to w sumie tu... Wojna została wypowiedziana. Wszystkie imperia toczą spór terytorialny. Dominację o wszystko. Tutaj ważą się losy Śródziemia. W sumie nie. Ale sytuacja jest tak ciężka tutaj w sumie obie strony. Kapitulację mogę podpisać od razu. I tak, Netristrak, Solton i jeszcze 23 atakujący. I, no, wszystkie planety i wszystkie układy mi chapną jak nic. Wypowiedzenie wojny. Tutaj mamy opcję co? Działania administracyjne. A, mogłem sobie wybrać zwierzchnictwo i uderzyć w statki nowe. Mamy tutaj floty, możemy ulepszyć flotę. W celu ulepszenia floty wydamy kilka minerałów. Tutaj niedbawem limit dowodzenia zwiększy się plus 20. Tutaj mamy już 1800 floty. Jest to istna potęga. Wniosek o pokój, kapitulacja nigdy. Wyczerpanie wojenne tutaj już wynosi po 7% na obie strony, choć jeszcze do walki nie doszło. Tak coś czuję, że... Satelita Vulatum Fianitaia. Na orbicie znaleziono małego satelitę Vulatum. Służył do nieustannego wysyłania pewnej wiadomości aż do wyczerpania swego źródła energii. Całe miliony lat temu zdobyliśmy jego sieć nadajników, ale zdołaliśmy odszyfrować tylko fragment przekazu. Głównym zadaniem tego satelity było najwyraźniej wpajanie okolicznym cywilizacjom dominującego światopoglądu Vulatum. Przekaz mówi o potrzebie odłączenia się i oddania się prawdziwemu istnieniu, cokolwiek by to miało znaczyć. Ciekawe. Przejdźmy sobie do miejsca zdarzenia. Sytuacja z satelitą, statek naukowy, 5 poziom. Nic z tych rzeczy niestety muszę zaprzeczyć, ale... O, właśnie, już nadlatuje wroga flota. Jest to 2200. Jest to 2200. Ja już tutaj nasza sytuacja, myślałem, że jest już stracona. A tu nawet mamy szansę. Chyba, że to jest jedna z dwóch albo z trzech flot. No to wtedy będzie chatko się przyznać to. Niszczyciel. No mając dość, mam 7 niszczycieli, 20 korwet. Ja tutaj mam, my w sumie mamy tutaj jako hierarchia Suldarai zliczone ilości. Dobra, ja wiem, że oni tyle co. Mamy 4 niszczyciele, 20. Station under attack. Stacja znajduje się w układzie, gdzie... Dobra, flota ta się już... O, proszę bardzo, tutaj... chcą nas podejść. Zatakowali nam stację w Westalbaza Gwiezdna. Tutaj nas podchodzą, tak? Jesteśmy w stanie zbudować trochę więcej tych, ale no w sumie w stoczni mamy tylko jedną. Są 228. Technology secure. Przyspieszenie. Tutaj dobrze widz jeden mówi, że muszę mieć speca w biegłości biologii. Nie mam tutaj przyspieszenie. Station under attack. Kolejna akcja śledzi ten. Mam taki zamysł przechwycić ich. Nie bójcie się. O, kolejna flota leci 200. O, czyli
Zakładam, że jest to ich główna flota i trochę jest delikatnie większa. Sprawdzamy, tu już przekraczamy limit naszej marynarki. Tutaj w ogóle mnie to nie interesuje już wcale nic. Tylko patrzę, gdzie idą. Teraz lecą z powrotem. O, uderzałem tutaj w bazę gwiezdną, a ja zrobię taki manewr, że 2-300 mem. Nie jest to wcale jakoś duża ilość. O, rywalizację ogłosimy im. Myślałem, że będzie gorzej. Tutaj stacja. No stacja nam cały czas produkuje wojska. Flotylla nieustannie. Odcinek będzie ze 40 minut, a tu tworli nam granice. Chyba się obesrali. Otwarcie na propozycje. Wspólne zagrożenia. Zawsze pakt Unii Agresji. Chyba jest tu jeden. Będzie pierwszy owocny podpisany kontrakt jakikolwiek. Weźmy sobie działo kinetyczne, niech to nam usprawni. Założono piratów, a dupa z nimi, trzeba się zająć nimi. No ja 2500, a to jest ta flota, dobra. Otwarte granice, statki 2200, oni mają 2,5. Myślę, że jakbyśmy się bronili w jakiejś stacji, to byśmy może coś tu zdziałali. Na przykład tutaj w tej stacji, ona posiada 172 i jakbyśmy to sobie ulepszyli, to kosztowało nas 300. Mamy 1700 minerałów. Dość dużo minerałów. Nie jest wcale tak źle. Xulderaj się nie podda. Tutaj niebawem uderzę na naszą główną placówkę. Dysponują jakim uzbrojeniem? Dysponują. Ciężko przebijam się przez stację. I to główne chyba. Co to mam? Działa kinetyczne. Obniżają mi planetę. Koniec inwazji. Zajęli mi planetę. Mają głównie tutaj uzbrojenia obronne i swoje. Myślę, że byłbym w stanie tutaj coś podołać. Jakoś sytuacja. Stocznia ma 500. Czy my jeszcze budujemy jakieś stateczki? Budujemy oczywiście najbardziej niszczyciele. Tak, odbijemy sobie to kiedyś. Lipa straszna, nieuszkodzona. Dobra, my z planety nasze są. Się mówi, planeta. Armia nasza znajduje się na planecie, gdzie jest bardzo kiepska sytuacja. Ajajajajaj. Tutaj co to są? Piracka flota. Jeszcze 1200 floty pirackiej mi tutaj potrzeba było w układzie. By ich szlak trafił. Dobra, potrzebujemy właśnie sobie zrobić jakąś akcję odwetową. 2600 już mają. 2500, 2600. Dobra, atakujemy ten układ. Pal licho, co się będzie działo, co się ma zdarzyć, to się zdarzy i tak. Kiedy pocisk zabiegnie. A jest wojna! Imperium Zia tu się dołączy do wojny przeciwnej. Atakują wrogą nam frakcję i ta frakcja będzie zmuszona się wycofać, a wtedy my dobijemy ich. Dobra, oblężamy to. Mamy głównie lasery, oni mają kinetykę, mamy głównie lasery. Ciężko nam się przebić przez pancerz. Ciężko jest nam się przejść przez pancerz, ale to odbijamy. Romaculus, tutaj chyba była planeta. Tak, w Romaculus znajduje się planeta. My mamy tutaj, zaokrętujemy sobie te okręty, flotę desantową przyślemy szybciutko. Zrekrutujemy jakiegoś woja i będziemy podążali. Więc tutaj mamy, tak, zrobimy w ten sposób. Flota musi się połączyć, złączyć w jedność i tak, gdzie oni uderzają? Placówka. Jak oni tutaj polecą do Xuldurus, tutaj jest 500, to ja bym sobie jeszcze to, no nie ulepszy już. Palicho, mamy takie niedobory wszystkiego, że umarł nam jeszcze admirał. O ja, flota, zetniemy się z nimi. Palicho, niech się dzieje, co się ma dziać. Bitwa ostateczna. Dwie floty się starły. Mamy przewagę liczebną. W sumie mamy przewagę punktową, siłą floty. I liczebną w zasadzie też mamy przewagę. I chyba możemy wygrać tę potyczkę. Tak, tak, tak. Wygrywamy. Otóż nasza flota rozwaliła, pokonała całkowicie. Gdzie się nasze statki.
nasza flota utknęła w miejscu, gdzie znajduje się ten pasek pieska i no trochę biją statki. Uciekać musimy z planety Xeladia. Musimy troszeczkę więcej wojska zbudować. Mamy niedobory wszystkiego. Tutaj nas jeszcze męczą strasznie piraci. Tutaj łupieżcy. Postawa agresywna nie przemieszcza się w żadnym kierunku. Okej. Wyczerpanie wojną. Możemy wzmocnić flotę za 600 minerałów. Więc mamy tutaj, o proszę bardzo, flotę ulepszymy, wszystko ulepszymy i ruszamy na odwet. Ruszamy akcję odwetową, muszą stracić główny układ, główną planetę. Tutaj sytuacja jest z fanatycznymi oczyszczaczami, także można ich podbijać po prostu całkowicie. Całkowitą eksterminację można ich nich zrobić. Mamy 30 minut, w sumie wiecie co? Był autozapis, więc z mojej strony to będzie na tyle. Zapraszam na kolejne części i skończymy w kolejnym odcinku tą wojnę, która jest, no, albo być, albo nie być. Trzymajcie się i strzała.